Mercedesów na ulicach całego świata jak mrówków. Pytanie, jak wygląda ten najpopularniejszy? W ostatnich latach globalnie to oczywiście GLC, a ja sprawdziłem, czy zakup tego jakże pożądanego modelu, ale z podstawową jednostką benzynową, ma w ogóle sens. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I tak jak zacząłem, dzisiaj zza kierownicy tego niemieckiego przeboju i sprawdźmy sobie, czy zakup takiego samochodu z podstawową jednostką ma w ogóle sens. A żebyście wiedzieli, co to znaczy dzisiaj podstawowa jednostka benzynowa w Mercedesie GLC, to zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tam czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów. Dysponuje on całkiem fajną mocą na poziomie 204 koni mechanicznych, wspieranych przez dodatkowe 23 konie pochodzące z układu miękkiej hybrydy. Co myślę fajniejsze, jednostka ta generuje całkiem sympatyczny moment obrotowy na poziomie 320 Nm. GLC w takiej specyfikacji rozpędzi się do 221 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,8 sekundy. I to są te podstawowe dane na papierze. Czy to brzmi źle? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Ważniejsze jednak, jak to się sprawuje w praktyce. Ale zacznijmy sobie, tak jak zawsze, od miejsca, jakie GLC oferuje swoim pasażerom. Zajrzyjmy do bagażnika, który oferuje 620 litrów. I jak otworzymy już tę elektrycznie sterowaną klapę, to zobaczymy, że być może coś tu nie gra. Przynajmniej ja na pierwszy rzut oka ponad 600 litrów tutaj nie widzę. Co trzeba zrobić? Oczywiście trzeba podnieść podłogę, pod którą znajdziemy duży, naprawdę duży, kolejny schowek i patrząc w ten sposób, to 620 litrów ja już tutaj widzę. No i jak pewnie Wy też widzicie, ponad 600 litrów to już jest kawał kufra, także myślę, że nikt tutaj nie powinien być rozczarowany. GLC to, jak się dzisiaj modnie mówi, kompaktowy SUV. Pytanie, ile ten kompaktowy SUV oferuje miejsca na kanapie? No to sprawdźmy. Ja mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. I mam tu na myśli zarówno miejsce na nogi, gdzie jak widzicie do fotela kierowcy zupełnie nie dotykam, jak i miejsce nad głową. Zwracam uwagę, że mam bardzo duży dach panoramiczny. Często bywa w takich sytuacjach tak, że coś takiego potrafi naprawdę zmniejszyć ilość miejsca nad głową. Tutaj jest cały czas super. I jeszcze jedna rzecz, która jest super z tyłu, czyli oddzielne strefy klimatyzacji, którymi możemy sobie sterować samodzielnie, siedząc właśnie na kanapie. A to, co jest mniej super, to dość duży tunel. Ale dobra, przeskakujemy do przodu, bo właśnie tu kryje się to, co w Mercedesie GLC najważniejsze. Czyli krótko mówiąc, musimy sobie porozmawiać o obsłudze tego samochodu i o tym, jak to wygląda dzisiaj. Główna zmiana, jaka zaszła w Mercedesie GLC w najnowszej generacji i główna rzecz, która rzuca się w oczy po zajęciu miejsca, w zasadzie obojętnie którego miejsca w tym aucie, to to, czyli ten wielki ekran, czyli system multimedialny MBUX. Wcześniej mieliśmy taki niewielki ekranik tutaj. My mamy coś takiego w GLA, więc ja mam dosyć duże doświadczenie z obsługi takiego ekranu. No a coś takiego znajdziemy dzisiaj na przykład w SC, czy znajdziemy w C-klasie, no i znajdziemy też w GLC. I teraz tak, to jest taki dla mnie troszkę trudny temat do opowiedzenia się po jednej stronie, czyli że super, albo że słabo. Bo nie jest ani tak, ani tak. Albo może inaczej, nie da się obiektywnie stwierdzić, że jest tak albo tak, bo każdy to odbierze moim zdaniem bardzo indywidualnie. Ja Wam zaraz powiem o tym kilka rzeczy, ale zastanawiałem się tak generalnie nad tym systemem i moje przemyślenie jest takie, że o ile dla młodych osób, czy nawet starszych osób, które lubią gadżety, lubią poznawać nowe rzeczy, lubią bawić się takimi rzeczami, to to będzie super. Problem w mojej głowie jest taki, że gdybym ja na przykład miał dzisiaj polecić mojemu tacie jakieś auto z segmentu premium i od razu powiem, że ja Mercedesa uwielbiam. Uwielbiam tym samochodem jeździć, uwielbiam w nim przebywać. Nie wiem, uwielbiam nawet wejść do salonu Mercedesa i patrzeć się na to wszystko, co tam stoi, bo stoją tam rzeczy niesamowite. Ale ten mój problem byłby taki, że ja bym nie był do końca pewny, czy mój tata się do tego przyzwyczai, czy to go nie będzie denerwowało, ile mu zajmie ogarnięcie tych wszystkich ustawień i tak dalej. Ale może sobie po prostu tutaj zajrzyjmy. Nie będę się oczywiście przeklikiwał przez wszystkie funkcje, bo ten odcinek trwałby 1,5 godziny. Z najważniejszych rzeczy, tutaj nie ma żadnych przycisków, wszystko obsługujemy dotykowo. Jaki ja mam zawsze największy problem z obsługą dotykową?
głównie chodzi o część dotyczącą klimatyzacji, bo bardzo często jest to schowane pod jakimś menu, pod jakimś podmenu i tak dalej. Czyli lecicie 140, chcecie sobie pogrzebać w klimatyzacji i wyglądacie tak, zamiast patrzeć się do przodu. Tutaj na szczęście udało się tego uniknąć, bo zobaczcie, nawet jak sobie klikam jakieś funkcje, to panel od klimatyzacji cały czas widnieje i on jest dość prosty w obsłudze. Co też ważne, często możemy sobie zmienić na przykład temperaturę w takich panelach, ale nie możemy zmienić siły nawiewu. Tutaj możemy zrobić wszystko. Więc za to ode mnie, jak na obsługę dotykową klimatyzacji, to kciuk do góry. Na pewno nie da się nie zauważyć, jak to wszystko ładnie wygląda. Te grafiki są przepiękne. To wszystko jest bardzo czytelne, bardzo wyraźne i myślę, że nawet dla osób, które nie są z tym zaznajomione, dość proste w obsłudze, przez to, że to jest właśnie intuicyjne. Chcecie jakieś ustawienia, to wszystko jest w ustawieniach. Nie trzeba szukać, kombinować i tak dalej. W mojej opinii dość szybko można się do tego przyzwyczaić. Plus na pewno, że ten tablet nie wystaje gdzieś tutaj do góry, bo to byłoby dziwne. No i też wiele osób pytało, czy to nie przeszkadza w nocy. Bo zobaczcie, w jakim my dzisiaj idziemy kierunku. Nie wiem, EQS, on ma ekran tu, tu i jeszcze tam. I moja opinia jest taka, że mnie to nie przeszkadza. Ale jeśli się tego boicie, to po prostu, ja to zawsze polecam, pożyczcie taki samochód na weekend i po prostu przejedźcie się wieczorem. Nie słuchajcie mojej opinii ani niczyjej innej, bo słabo byłoby kupić taki samochód, taki wymarzony samochód, a potem się przez coś takiego denerwować. Ja po dłuższej jeździe uważam, że to nie przeszkadza i nie rozprasza gdzieś tam od drogi. Mamy tu oczywiście bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. Ja sprawdziłem Android Auto i działa bardzo dobrze. Może jedna uwaga odnośnie telefonu, bo ładowarka indukcyjna i w ogóle miejsce na telefon znajduje się tutaj. I szczególnie jak włożycie sobie tutaj jakieś dwa kubki, jakieś dwa napoje, to wkładanie i wyjmowanie tego telefonu najprostsze nie jest. I jeszcze jedna rzecz, mój telefon mieści się tutaj w zasadzie co do milimetra. To jest w sumie super, bo on w ogóle nie lata, w ogóle się nie przemieszcza, ale jeśli mielibyście większy telefon, nie wiem w sumie czy są większe, to jest S22 Ultra i on wchodzi co do milimetra w case. Ale jeśli są większe telefony, to by się tu nie zmieściły. No i jeśli myśleliście, że to jest koniec rzeczy dotykowych, to wcale nie, bo dotykowa jest również kierownica, czy sterowanie funkcjami z poziomu kierownicy. Jak to działa w takim dużym skrócie? Lewa strona do obsługi tego ekranu, prawa strona do obsługi tego ekranu. No i zobaczcie, przykładowo chciałbym zmienić wygląd zegarów, naciskam sobie w tym miejscu i przesuwając w lewo czy w prawo mogę to zrobić. Swoją drogą te zegary mają bardzo dużo bardzo ciekawych ustawień. Po pierwsze to wygląda kapitalnie, po drugie sam design jest kapitalny, a jakość tych ekranów to chyba już jak 4K albo może i 8K. Mega mi się to podoba. Tak samo z prawej strony, jeśli chciałbym sobie coś zmienić na wyświetlaczu, mogę to zrobić przesuwając palcem w tym miejscu. Tak samo, nie wiem, chcecie sobie zmienić głośność muzyki, wystarczy wziąć tutaj do góry, przesunąć palcem do góry czy do dołu i to się stanie. Czy to jest wygodne? Ja Mercedesami jeżdżę mniej więcej od 2 lat dość dużo i powiem Wam, że tak jak do wszystkiego, tak samo do tego się przyzwyczaicie. Czy to jest lepsze niż przyciski, takie fizyczne przyciski? Ja do tej pory nie wiem. No ale dobra, czy to jest koniec rzeczy dotykowych? Jasne, że nie. No bo przykładowo chcielibyście sobie zmienić ustawienia tych elektrycznych foteli. To do osób, które Mercedesami nie jeździły, nie szukajcie przede wszystkim, nie szukajcie tych ustawień gdzieś tutaj po boku fotela, bo wszystko robimy z poziomu drzwi. I to jest super rozwiązanie, dużo wygodniejsze. Wcześniej, żeby regulować fotel, musieliście sobie te dźwigienki, te przyciski, te guziki, nie wiem jak to nazwać, przesuwać. Jeśli do przodu, to do przodu, jak do tyłu, to do tyłu. Dzisiaj wystarczy, że sobie w tym miejscu po prostu przyłożymy palec, dotkniemy i możemy sobie regulować fotel. Kapitalna rzecz. Może też jeszcze jedna uwaga do osób, które Mercedesem nie jeździły. Jak jeździcie, no to wiecie, to jest dla Was oczywiste, ale jeśli nie jeździcie, to nie szukajcie też skrzyni biegów nigdzie tutaj. Dźwignia do skrzyni biegów jest tu. I to jest też coś, do czego myślę osoby, które jeździły innymi markami, będą musiały się przyzwyczaić. To pewnie zajmie im więcej czasu, pewnie nawet więcej niż to, ale mam praktyczne doświadczenia, widziałem jak to działa i również się do tego przyzwyczajicie, także broń Boże, się tego nie bójcie. To jest chyba nawet wygodniejsze. Jedyna rzecz, to można to pomylić i na pewno to zrobicie z wycieraczkami, ale też się nie bójcie, bo w trakcie jazdy nic się nie stanie. No ale wspominam, bo nie każdy jeździ Mercedesem, także warto wiedzieć. Na przykład przed jazdą testową w salonie. Dobra, ale jeszcze słowo o fotelach, bo powiedziałem o samym sterowaniu, ale pytanie, jak te fotele w ogóle się sprawują. Ja mam fotele elektryczne z tapicerką skórzaną i muszę powiedzieć, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tym samochodzie. Komfort, jaki one dają, jest na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Ja uwielbiam w tych fotelach siedzieć. Bardzo łatwo mogę je do siebie dostosować. Kapitalna rzecz. No i zanim przejdziemy do jazdy, jeszcze zauważę, że nie mamy tutaj piano black. Na szczęście to wygląda dużo lepiej. To się nie rysuje, przynajmniej nie zauważyłem.
Palcuje się ekran, no ale musi się coś tak dużego palcować. Ale oczywiście piano black musi być, na przykład w tym miejscu. Przy czym tutaj, nawet jeśli to jest porysowane, to jest pod takim kątem, że ja tego nie widzę. Więc tutaj ok, wygląda to super. No i oświetlenie ambiente. Jeśli zastanawiacie się, czy jest sens coś takiego zamawiać do waszego nowego Mercedesa, to na 1000000% tak. To robi taką robotę i takie wrażenie wieczorem, że ogólnie sprawdzajcie Mercedesy też wieczorem. Zobaczcie, jak się poczujecie w tym aucie. Musi być oczywiście oświetlenie ambiente, ale to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tych samochodach. Klimat, jaki tutaj panuje, klimat, który możecie sobie zmieniać. Coś kapitalnego. Nie będę mówił o obsłudze głosowej, bo to jest oczywiście bajer, każdy się tym bawi na początku, każdy to pokazuje znajomym, pewnie wiecie, o co chodzi. Hej Mercedes. Słucham. Zwiększ temperaturę po stronie pasażera. Podwyższam temperaturę do 22,5 stopnia. Funkcja, która robi na początku bardzo duże wrażenie, ale czy ja tego używam jeżdżąc Mercedesem? Kompletnie nie. Może poza jedną sytuacją, ustawiam sobie w ten sposób nawigację, bo jest najprościej. Mówię adres prowadź do i tak jest mi najłatwiej. Ale czekanie, aż tu się zmieni temperatura czy jakieś inne ustawienia, wolę to zrobić sam. Przy czym system, jeśli chodzi o możliwości, wow. No i dobra, teraz do tego, jak się tym samochodem jeździ, bo przecież po to są samochody. I tutaj dwie rzeczy. Ten samochód jest kompaktowym SUV-em premium. I ten samochód jeździ jak kompaktowy SUV premium. Co to znaczy? Nie jest to oczywiście samochód do żadnego ścigania się jazdy sportowej, zaraz powiem o silniku i wrażeniach. Ale zdecydowanie nastawcie się, że kupując Mercedesa GLC, kupujecie go po to, aby było Wam wygodnie i komfortowo, a nie sportowo. Przynajmniej w tej wersji, bo oczywiście mamy ten model z dużo mocniejszymi silnikami, tam jest troszkę inaczej. Ale wracamy tu. Mimo tego, że ten samochód na zakrętach będzie się troszkę wychylał, mimo tego, że wiadomo, to nie jest kompakt, więc nie prowadzi się jak kompakt, ale ja uważam, że jazda tym samochodem nawet po zakrętach jest bardzo przyjemna. Tylko nie to jest tutaj najfajniejsze. Powiedziałem o tych dwóch rzeczach. Pierwszą z nich jest zawieszenie pneumatyczne Airmatic. I znowu, jeśli zastanawiacie się, czy coś takiego zamówić, to ja uważam, że zdecydowanie tak. Po pierwsze, możecie sobie regulować charakterystykę tego zawieszenia i to naprawdę działa. Po drugie, to zawieszenie świetnie wybiera nierówności, dziury. Jazda tym samochodem z tym zawieszeniem jest naprawdę mega przyjemna i sprawia wrażenie takiej naprawdę komfortowej i naprawdę premium. Także ja to zawieszenie zdecydowanie polecam i rekomenduję, ale nadal nie to jest tutaj najfajniejsze. Największe wrażenie na mnie robi skrętna tylna oś. To jest coś, co w moim mniemaniu powinno być w każdym samochodzie. To jest coś, co w ogóle zmienia jazdę samochodem. Zmienia manewrowanie. Ale też nie myślcie, że to jest tylko i wyłącznie na parking czy na jakiś bardzo ciasny nawrót. Nie. Tak jak powiedziałem, to nawet zmienia wasze myślenie o jeździe w pewnych warunkach. Przykładowo, ja pojechałem GLC we wszystkie miejsca, w których ja Insignią zawracam na dwa razy. Czyli robię raz, cofam i jadę drugi raz. W każdym z tych miejsc zawróciłem na raz. GLC to nie jest mały samochód. I właśnie na tych parkingach, na tych zawrotach, ale też na zakrętach. Nie wiem, nawet na takim zakręcie czy skręcie, w jakim jestem teraz. To cały czas pomaga. To działa. Ja zaraz pokażę Wam, nie wiem, może zawrócę na jakichś światłach, ale też chcę, żeby to wybrzmiało. Nie chodzi o sam fakt, że można zawrócić na raz zamiast na dwa. No bo co to za problem zawrócić na dwa razy? Trzeba to trzeba. Chodzi o to uczucie. Chodzi o uczucie z jazdy, o uczucie prowadzenia tego samochodu. Tylna, skrętna oś zmienia w fantastyczny sposób wrażenie prowadzenia samochodu. Coś kapitalnego i gdybym ja zamawiał GLC, to od tego bym zaczynał. Na pewno nie zapomniałbym o systemie nagłośnienia Burmester. Bo ten system może nie jest na takim samym poziomie jak Bowers w Volvo, ale też jest kapitalny. Ogólnie to nagłośnienie w Mercedesie to jest jedna z tych rzeczy, za które ja uwielbiam jeździć tym samochodem. I zobaczcie, robimy nawrót. Ten nawrót tutaj jest naprawdę dość ciasny. A ja jadę wcale nie małym samochodem. Pyk i jestem praktycznie na pierwszym pasie. Fantastyczna rzecz. Niesamowicie podoba mi się dodatek w postaci progów. I chociaż bardzo łatwo ubrudzić o nie spodnie, ja na pewno na coś takiego bym się zdecydował. No i dobra, zostało nam jeszcze to, od czego w zasadzie zacząłem, czyli ten podstawowy dwulitrowy benzynowy silnik. Mamy tutaj 204 konie. Mamy tutaj 23 konie, dodatkowe 23 konie z systemu miękkiej hybrydy.
Czy ona dodaje dynamiki, obniża spalanie? Nie wiem, nie mam jak tego sprawdzić, ale na pewno robi to, co też mówiłem przy okazji Volvo, czyli płynność, z jaką ten samochód jeździ. Na przykład teraz dojeżdżam do świateł, silnik sobie już zgasł, mimo że koła się jeszcze toczą. Być może to jest ten moment, kiedy oszczędzamy paliwo, ale myślę, że nie o to chodzi. Płynność uruchamiania się jednostki spalinowej, wyłączania, uruchamiania, bo tak się dzieje cały czas w mieście. Coś fantastycznego i pod tym kątem miękka hybryda, super. Natomiast sam silnik benzynowy. On ma 4 cylindry. Z jednej strony ktoś może tęsknić za 6 garami, z drugiej całe szczęście, że nie ma 3. I też całe szczęście, że ma właśnie 2 litry, a nie 1,5 albo 1,3. I to czuć. I to też słychać. Oczywiście na plus. Może żeby nie wdawać się za długo w takie kwestie dynamiczne, niedynamiczne, bo dynamikę każdy musi sprawdzić sam, tak jak zawieszenie, ja tak uważam, ale mocno skracając. Czy to jest silnik, który da Wam jakieś niesamowite wrażenia z jazdy? Nie. Ale czy to jest silnik, który w mojej opinii dla 90% użytkowników wystarczy? Zdecydowanie tak. To auto ma poniżej 8 sekund do setki i nie powiem nikt, że to jest zły wynik. Do tego jest to jednostka turbo o fajnej pojemności i mamy tutaj 9-obiegową skrzynię. Podsumowując, do takiej jazdy, do jakiej został stworzony Mercedes GLC, ten silnik i ta skrzynia w zupełności wystarczą. Jeśli natomiast macie w sobie żyłkę Roberta Kubicy i zaczniecie tym samochodem jeździć bardzo dynamicznie, to po pierwsze zauważycie, że ta skrzynia czasem potrafi się zgubić. Może nie zgubić, mimo tego, że ma 9 biegów, to czasem zmienia te biegi za wolno. Może trochę dziwne, ale tak tutaj jest, przy czym to nie jest samochód do bardzo dynamicznej, ciągle dynamicznej jazdy. Ale ja z dynamiki tej jednostki jestem w 100% zadowolony i gdybym miał kupować taki samochód, to bardzo mocno bym ją rozważył, bo do normalnej jazdy w każdych warunkach, moim zdaniem, to jest kapitalny wybór. I ostatnie rzeczy odnośnie jazdy. Wyciszenie. Jednym słowem, to jest klasa premium i wyciszenie jest również na poziomie premium. Nie szukajmy tutaj oczywiście wrażeń jak w S-klasie, ale jak na kompaktowego SUV-a premium, to myślę, że jest dokładnie tak, jak powinno być. Natomiast spalanie. Ja nie przejechałem tym samochodem tak dużego dystansu, aby z taką 100% pewnością wypowiedzieć się na ten temat, więc nie będę tego robił. Miałem ten samochód po prostu za krótko i nie udało mi się wyskoczyć gdzieś tam 1000 km. Moja średnia z jazdy głównie po mieście i gdzieś tam pod miastem, prędkości do 120 na godzinę, wyszło mi 8,4. Także myślę, że jak na rozmiar tego samochodu jest całkiem ok, ale tak jak mówię, ten test jest troszkę nietypowy, bo mam ten samochód krócej niż pozostałe auta, więc tak w 100% nie powiem Wam, jak to jest na przykład na autostradzie, jak jedziecie 600 km. Pytanie natomiast, które nam zostaje, jest takie, czy kapitalnie będzie też przy kasie? Czyli ile takie cacko kosztuje? Ceny Mercedesa GLC 200 4MATIC startują z poziomu równych 249 tysięcy złotych. I jak to w prawdziwych markach premium? Pakietami, dodatkami, możliwościami personalizacji możemy sobie taką cenę pomnożyć i finalnie bardzo fajnie wyposażony model, który mieliście dziś okazję oglądać, kosztował równe 373 316 zł. No i dobra, myślę, że co do cen, to chyba zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że tanio to już było w sumie, nie wiem, czy kiedyś było tanio w Mercedesie, ale jest jak jest. Samochody nie są dzisiaj tanie, tanie nie jest również GLC. Pytanie natomiast, jeśli szukalibyśmy chociaż trochę oszczędności właśnie na jednostce napędowej, na tym podstawowym 204-konnym silniku, to czy to będzie dobry pomysł? Moim zdaniem zdecydowanie tak. To jest jednostka, która do tego, do czego został stworzony Mercedes GLC, powinna w zupełności wystarczyć. Krótko mówiąc, jeśli szukacie sportu, to szukajcie czegoś innego, ale tą jednostką ja zdecydowanie rozczarowany nie jestem i spokojnie mógłby to być mój wybór do jazdy na co dzień. I na koniec jeszcze prośba, oceńcie materiał, jeśli kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.